Marek Wojciechowski, witam serdecznie telewidzów. Program Zaksa na Maksa. Myślę, że będziemy spotykać się teraz już bardzo regularnie z tego powodu, że miniony piątek Zaksa rozpoczęła rozgrywki Plus Ligi, spotkała się z Częstochową. Ale nim powiemy o samym meczu, nim powiemy o zawodnikach nowych i tych, którzy trenują, dołączyli do zespołu po zdobyciu Mistrza Świata, przedstawię moich gości. Pani Sabina Nowosielska, witam serdecznie, prezes. Witam. I skład trenerski Sebastian Świderski. Witam. I Michał Hadała. Witam panów serdecznie. Słowo o piątkowym meczu. Łatwo, trudno, początek, skład trochę jeszcze nie do końca skrystalizowany. Panie trenerze, proszę powiedzieć nam, w czym tkwi sedno? Częstochowa niezbyt co prawda mocny zespół, ale dosyć przekonywujące zwycięstwo. Dzień dobry. Ja przede wszystkim zacznę od tego, że mieliśmy mówić sobie na ty. Także tak troszeczkę humorystycznie na początek. Natomiast co do samego spotkania. Był ciężki mecz, jeżeli chodzi o takie podejście mentalne. Częstochowa, zespół nieobliczalny, młodzi zawodnicy, gdzie przekonaliśmy się chociażby na Memoriale Ambroziaka, że z młodymi gra się ciężko. Natomiast wielkie brawa dla chłopaków, bo od samego początku byli skoncentrowani, podejście właściwe do tego spotkania. Mecz do połowy każdego seta w miarę wyrównany. No i później wychodziło jednak to doświadczenie i taka większa umiejętność grania o punkty w tych najważniejszych momentach. Także zwycięstwo cieszy, natomiast dużo pracy jeszcze przed nami. Tak jak wspomniałeś, nowi zawodnicy, starzy zawodnicy, mistrzowie świata do nas dołączyli niedawno. Także tak naprawdę teraz zaczynamy budować swoją drużynę i swój styl gry. Sebastian, mam jeszcze mnóstwo takich detalicznych pytań, jeśli pozwolisz to za chwilę, do pani prezes. Pani prezes, sporo się mówi o tym, że Możdżonek nie będzie grał w tym sezonie w naszym teamie. Czy to prawda? Zawsze w takich plotkach coś tam zawsze jest prawdy, ale prosiłabym o trochę cierpliwości. W przyszłym tygodniu taki komunikat pójdzie, czy zostaje, czy pójdzie do innego klubu. Pani prezes, jakoś tak z początkiem sezonu nie do końca mamy, że się wyrażę, taką dobrą pasę. Co chwilę coś się dzieje. Mamy tylko podgórkę, ale mam nadzieję, że jak zaczynamy źle, to dobrze skończymy. Teraz taki dosyć ciężki tydzień, bo w środę gramy Super Puchar. Tak naprawdę wy chyba na walizkach już wyjeżdżacie jutro, z tego co wiem, i wracacie dopiero w niedzielę. Pani prezes również z zespołem? Jak najbardziej, przyjadę na Super Puchar. Z zespołem w tamtym roku byłam, będę tak samo i w tym roku. Chłopaki wyjeżdżają dzień wcześniej. No ja dojadę. Mam nadzieję, że będę mocno, tak mocno kibicować, że wygramy. Jeszcze wrócę do meczu piątkowego, bo co prawda wygrany 3-0, ale też i był to taki dosyć szczególny dzień dla pani, bo sąd arbitrażowy uchylił decyzję sądu przy Polskim Związku Piłki Siatkowej a propos wszelkich sporów związanych z Grześkiem Boćkiem i tak naprawdę to dwa sukcesy. I wygrana z Częstochową i tu przy okazji taki też troszeczkę kamień z serca. To się stało 1 października, kiedy dostaliśmy informację, że sąd arbitrażowy przy PKOL-u anulował te decyzje, czyli skierował... Dość nieprecyzyjnie się wyraziłem, bo to mecz w Częstochowie, a wiadomo rzecz, gdzie grał Grzegorz Bociek przed przejściem do Zaksy. No, na rozwiązanie Bociek Gate, bo tak zostało ogłoszone, że to jest Bociek Gate, czekaliśmy kilka miesięcy i wydaje mi się, że jest to słuszna decyzja Trybunału Arbitrażowego przy PKOL-u, ażeby no, anulować przede wszystkim karę, która została nałożona na Grześka, karę finansową, która została nałożona na klub. Ja do dzisiaj, naprawdę do dzisiaj nie wiem dlaczego, jak to jest możliwe, że takie coś się stało. Zostało to wszystko fajnie skierowane do PKOL-u, no i tam już zajmowali się tą sprawą prawnicy. I prawnicy no, docenili to, że jednak klub Zaksa działał poprawnie. No bo tak jak pamiętam, jak tylko wybuchła sama afera, trochę panią od czci wiary odżegnywano. Tak. No trochę byłam sama zaskoczona, bo w umowach handlowych naprawdę od wielu lat pracuję z umowami handlowymi. I trochę mnie zaszokowała ta sytuacja, ale już jest dobrze. Mam nadzieję, że już taka sytuacja się nigdy nie powtórzy.
Mam pytanie teraz do Michała Hadały. Michał, jaką rolę spełnia drugi trener? Bo w opinii bardzo często kibiców, no to ten, co tam siedzi i od czasu do czasu podniesie tabliczkę z numerkiem. Jak to tak naprawdę, jeśli chodzi o same przygotowania, treningi, mecze? Powiedz trochę więcej kibicom. No właśnie, tabliczek ktoś musi też być. Nie no, prawda jest taka, że Sebastian jest szefem i wszystkie rzeczy, które każe nam wykonywać nam, nie tylko mi, łącznie ze sztabem całym, jesteśmy pomocni na siłowni i pomagamy w czasie treningów. Jeżeli jest taka potrzeba, również jest taka, zawsze jest taka potrzeba przed meczami. Opracowujemy wspólnie z Kamilem Słoduchu taktykę na następnych rywali, tak jak dzisiaj nawet mieliśmy, już przygotowujemy się na Bełchatów, więc tak powiem, troszkę staramy się z głowy zdjąć przed tą główną częścią, która jest zawsze w siatkówce, gdzie Sebastian to prowadzi, a my wszyscy wiemy, że nie tylko na tym to polega, że to jest siatkówka, że to jest trening stricte siatkarski. Piotr Pieszek prowadzi sprawy związane z rozgrzewką, z fizyką chłopaków. Gdzieś tam staramy się w tym wszystkim pomagać, ja i chłopaki też, jeżeli chodzi o fizjoterapeutów. Więc tak jak mówię, do części głównej staramy się odciążać Sebastiana, a później na głównej części to Sebastian dowodzi i Sebastian o wszystkim decyduje. Oczywiście jesteśmy w stanie jakieś swoje uwagi co do, czy do treningu, czy do meczu, mamy szansę, żeby Sebastianowi to gdzieś tam wyłuszczyć, ale to Sebastian decyduje, czy to są trafne uwagi, czy nie, czy skorzystać z nich, czy też nie. Czyli nie macie tak podzielonego, powiedzmy, całego zadania trenerskiego, że Michał Hadała zajmuje się tym odcinkiem, a Sebastian Świderski tym odcinkiem? Czasami jest tak, że część pierwszego treningu Sebastian, że tak powiem, pozwoli poprowadzić mi sprawy związane jeszcze z techniką, z jakimś tam poruszaniem się, ale tak jak mówię, to wszystko jest w gestii Sebastiana. Jeżeli Sebastian mówi tak, to jest tak, jeżeli mówi nie, to jest nie. I ja mam się tylko podporządkować. No panie, ojej, panie Sebastianie. Ja tak rozwinę tą wypowiedź, bo należy pamiętać, że to jest drużyna. To nie są indywidualiści. Każdy z nas ma mieć taki sam cel. Także tu nie jest rozkazywanie, że masz zrobić to i to i koniec. No tylko to jest pomaganie sobie. Jeżeli ja potrzebuję jakąkolwiek pomoc, to wtedy zwracam się do nich. Oni przychodzą do mnie, mówią mi o uwagach, o swoich rzeczach, które zauważyli na treningu, na meczu, po to, żeby wyciągnąć na koniec te trafne wnioski. Nie da się jako jedna osoba ogarnąć wszystko. To jest zbyt profesjonalne, ten etap, na którym jesteśmy, żeby jedna osoba zarządzała, była panem, władcą w każdym elemencie. Także po to są właśnie chłopaki, żeby pomagać i mieć swoje zdanie. Przed podróżą, jak się człowiek wybiera z rodziną gdzieś bardzo daleko, no to przygotowuje samochód, bagaże, zabiera niezbędny prowiant. I tu taka ta analogia, bo ruszył sezon i to też taka podróż, jakby nie patrząc dla samej Zaksy. Powiedz mi, na co w trakcie przygotowań, takich właśnie jak mówiłem, mając na myśli bagaże, samochód, położyłeś dużą wagę w trakcie właśnie przygotowań do samego sezonu? Na pewno ten sezon będzie trudny, ciężki, długi i niestety bardzo intensywny. Gramy praktycznie co 3 dni, także tutaj najważniejsze dla nas jest przygotowanie fizyczne zawodników, wytrzymałość, tak żeby przez cały sezon grać na wysokim poziomie. No niestety nie będziemy mieli czasu na robienie cięższej siłowni, bardziej takiej wytrzymałościowej w trakcie, więc to był duży nacisk w tym okresie przygotowawczym. Teraz sezon się zaczął, zaczynamy granie, więc automatycznie ta siłownia, ta wytrzymałość schodzi gdzieś na drugi plan. Skupiamy się na przede wszystkim na zespole, na grze zespołowej, tym bardziej, że mistrzowie świata dołączyli do nas kilka dni temu, więc tak naprawdę od środy dopiero mamy pełen skład do dyspozycji i tak naprawdę od środy zaczynamy trenować 6-6, czyli grając przeciwko sobie. Wcześniej było to różnie. Także od czwartku można powiedzieć mamy komplet i skupiamy się tylko i wyłącznie na siatkówce. Czym dysponuje trener Świderski? Bo tak naprawdę co chwilę słyszymy albo czytamy o kontuzjach, o jakichś dolegliwościach. Jak to jest w tej chwili? Ja taką może analogię przytoczę, bo gdzieś tam grając na Old Boyach z trenerem wspaniałym śmiał się ze mnie, że miałem sezon bez kontuzji i to tak nie może być, że jak on prowadził, jak zdobywał Mistrzostwo Polski, to było więcej kontuzji niż zawodników w zespole. No i tak
Nie chcę teraz mówić, no, ale analogicznie do tamtych lat mamy bardzo podobnie. No, ale według mnie takie właśnie problemy zdrowotne, pozasportowe jednak powinny i na pewno to robią, cementują zespół i scalają. Każdy z zawodników musi dać troszeczkę więcej od siebie, wymagać muszą więcej od siebie po to, żeby te ewentualne luki w jakiś sposób zapełnić. Więc czym dysponuję? No, mamy zawodników takich, jakich wybraliśmy i z nimi będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski. Ja może Państwu przypomnę, Paweł Zatorski libero, Nimir Aziz rozgrywający, Dominik Witczak atakujący, Krzysztof Rejno środkowy, Paweł Zagumny rozgrywający, Krzysztof Zapłacki środkowy, Lukas Eduardo Loch przyjmujący, Jurij Glader środkowy, Łukasz Wiśniewski środkowy, Dick Coy przyjmujący, Kai Van Dijk atakujący, Paweł Gryc przyjmujący, Michał Ruciak przyjmujący, Marcin Możdżonek środkowy. Jak już Pani Prezes powiedziała, Marcin ze znakiem zapytania. Ja cię poprawię. Przede wszystkim Krzysztof Zapłacki nie jest środkowym, jest przyjmującym. No to w takim razie proszę poprawić na swojej stronie. Dobrze. Krzysiu jest, Chris jest przyjmującym, no i zapomniałeś najważniejszej osobie, no, bo Ciusiu naszym. Nie wymieniłeś go, a to, że zawiesił swoją karierę sportową, nie znaczy, że nie jest w zespole. Okej. Okay. To w takim razie zapytam, kto jeszcze, gdyby się wydarzyło kolejne jakieś nieszczęście? Ja piję kawę. Pani jakie prezes? Nieszczęście ma się zdarzyć? No jakaś kontuzja. Ale już chyba więcej się już nie da. No, tyle, ile mamy pod górkę przed rozpoczęciem sezonu, już chyba nic więcej już nas nie może spotkać. Rybelki ćwierkają tam różne rzeczy, ale jak rozumiem, jak pani prezes, o kontuzji? Pani prezes, pani prezes o kontuzji, trzyma zasadę, że jak się nie ma na papierze, to się siedzi cicho. Dobrze. Dalej pociągnę jeszcze Sebastiana. Paweł Zagumny, Paweł Zatorski, Marcin Możdżonek. Mistrzowie wchodzą w sezon. Jak długo będą wchodzić? Czy to jest normalne, powiedzmy, że wejdą z marszu, czy też będziesz oszczędzał ich? Nie, no chyba pokazaliśmy już w Częstochowie, że będą to zawodnicy na pewno na początku oszczędzani. No wyjątek Zati, który no na takiej pozycji występuje, że no jednak musi grać cały czas. Natomiast to nie jest dla niego problem. Ja z nim rozmawiałem, powiedział, że nie czuje się wypalony, nie czuje się zmęczony, że jak najbardziej chce grać i chce pomagać drużynie. Natomiast Paweł i Marcin będą spokojnie wprowadzani w grę, po to, żeby nie było takiego załamania formy. Jednak ten turniej, 13 spotkań, 21 dni, to jest no, bardzo ciężki dla nich był etap. I tak naprawdę gdzieś spodziewamy się, że to załamanie formy przyjdzie. Ale tutaj staramy się i na siłowni, i fizjoterapeuci, i Piotrek Pietrzak tak działać, żeby te załamanie formy było jak najniższe. Widać zresztą po innych zespołach, że mają podobnie, że oszczędzają swoich kadrowiczów i spokojnie ich prowadzają. My tak samo mamy zastępców, jak na razie piątek się sprawdziło. Zdrowie. Pani prezes, ubiegły sezon, taka mała retrospekcja. Zaczął się wspaniale. Puchar, przy ogromnej radości kibiców, apetyty oczywiście rosły. Skończyło się na czwartym miejscu, aczkolwiek tak naprawdę niewiele brakowało, byśmy grali w finale. Czy teraz, powiedzmy, nowi zawodnicy, którzy doszli, a doszło kilku, wprowadzą nową jakość i to dla Was jest jakaś inspiracja, by zacząć troszeczkę grać inaczej, by powiedzmy w takich decydujących meczach, jak przykładowo mieliśmy w minionym sezonie w Rzeszowie, nie przegrywać? No ja chciałam przede wszystkim zapomnieć o tamtym sezonie. Mówiła, że tylko idziemy do przodu. Myślimy już o nowym sezonie. Ja też powiem, że to będzie mój trzeci sezon w Zaksie do 3 razy sztuka. 2 puchary są. Mam nadzieję, że 3. puchar też będzie. No jak nam się tak nie udało 2 razy tego mistrza Polski zdobyć, to do 3 razy sztuka. Tak, Sebastian wie, że już nie ma taryfy ulgowej. Musi tak robić, żeby wszyscy grali. Nie było kontuzji. Kontuzje już wyczerpane przed sezonem. Także tylko czekamy na wzbogacenie tutaj. Ja też celowo tutaj tak w takiej scenerii nas posadziłem, jako że gracie w środę w Super Puchar, aby chcecie wziąć rewanż na skrze za poprzednie lata? No, ze Skrą chyba się nie spotkaliśmy, gdzieś tam z Rysowią w zeszłym roku, Super Puchar. Natomiast nie chcemy tutaj się nikomu rewanżować, chcemy wyjść, wygrać, zdobyć ten Super Puchar, żeby pierwsze trofeum w tym sezonie osiągnąć i mieć trochę spokoju. Za chwilę spotkamy się ponownie z tym zespołem, także będzie to dla nas takie no, przetarcie przed ligą. Natomiast no, Super Puchar to jest prestiżowa nagroda i na pewno powinna się znaleźć tutaj wśród tych wszystkich innych pucharów. Co daje Super Puchar? Prestiż? I tylko prestiż?
Tak, niestety tylko tak, ponieważ ani nie daje gwarancji, że ta drużyna, która wygrywa, będzie grała w europejskich pucharach. To jest prestiż i według mnie takie ukoronowanie poprzedniego sezonu. Często się zdarza, że na przykładzie chociażby Pawła Zatorskiego, że zawodnicy zmieniają barwy klubowe i grają przeciwko swoim kolegom. Natomiast każdy chce ten puchar zdobyć, super puchar, po to, żeby dobrze rozpocząć sezon, żeby mieć troszeczkę takiego luzu psychicznego. Nie chcę podważać zasadności rozgrywek o super puchar, ale czy tak trochę przy tak napiętym terminie, przy takiej ilości spotkań, do tego dojdą rozgrywki w ligach europejskich, czy to nie jest zbędny wysiłek? Myślę, to tylko zabawa dla kibiców, no tak. Rozegranie jednego spotkania według mnie o super puchar to nie jest jakiś wielki wysiłek, natomiast należałoby się w mojej opinii zastanowić nad tym, czy w dobrym kierunku poszła liga, w sensie rozszerzając zespołem, czyli zgłaszając 14 drużyn do rozgrywek plus ligi, ponieważ tutaj no jednak to są już trzy terminy i nagle zaczyna się sezon, gdzie gramy co 3 dni i tak naprawdę właśnie ci zawodnicy nie mają odpoczynku, nie mają możliwości regeneracji, rehabilitacji, tym bardziej po takim sezonie kadrowym, czyli od takiej ilości spotkań, jakie rozegrali. Miejmy nadzieję, że ten eksperyment w tym roku gdzieś tam da włodarzom do myślenia i zastanowią się. Należy pamiętać, że za rok jest Puchar Świata, więc ten termin, kolejny miesiąc będzie skradziony klubom, więc na pewno już w takiej formie nie powinniśmy przystąpić w następnym roku do grania. Michał, wspomniałeś o taktyce. Tak się ułożyło rozdanie, że tak naprawdę te pierwsze tygodnie rozgrywek plus ligi gramy z najmocniejszymi. Czy to będzie miało jakiś wpływ, powiedzmy, na dalsze jakieś układanie gry zespołu? Myślę, że do każdego zespołu, czyli gramy z mocnymi czy ze słabymi, jesteśmy przygotowani w 100% i na pewno ta drabinka dla nas na sam początek nie jest zbyt szczęśliwa w tym momencie właśnie, jak mówił Sebastian, że nie wszyscy w 100% będą gotowi, może bardziej wypoczęci, bo gotowi to myślę, że oni są, ale bardziej wypoczęci i nie będziemy się oglądać na to, kiedy gramy z nimi. Kiedy mamy z nimi wygrywać? Musimy z nimi wygrywać, żeby, jeżeli dążymy do Mistrzostwa Polski, to nieważne, kto nam stanie na drodze, musimy po prostu grać jak najlepiej i wygrywać. Pani prezes, w minionym tygodniu tak trochę wycieczkowo między treningami, bo odwiedziliście miasteczko Miniatur w Olszowie, byliście również obejrzeć odrestaurowany spichlerz. Proszę nam powiedzieć, czy to kolejny pomysł na to, by pokazywać zespół, bo jak pamiętamy przed laty, takiej otwartości drużyny na spotkania z kibicami, na spotkania z różnymi środowiskami nie było. Uważam, że jest to tak blisko, bo tylko 20 minut drogi samochodem z Kędzierzyna, że warto to miejsce zobaczyć. Byliśmy prawie całą drużyną, oczywiście dziwiliśmy naszych złotek, także oni będą musieli indywidualnie te miejsca sobie oglądnąć. Ale to była taka forma relaksu, wycieczki połączone z lunchem, żebyśmy też pokazali na naszej stronie, że nie tylko gramy, nie tylko gramy w mecze, nie tylko trenujemy, ale też stać nas, żeby odwiedzić najbliższe obiekty, które są godne pokazania. Pani prezes, pierwszy mecz 15 października. Czego mogą się spodziewać kibice i czy, jak to zwykle bywało w ubiegłym sezonie, czymś pani zaskoczy? No nie zrobiliśmy w tym roku takiego meczu otwarcia. Uważam, że za dużo było siatkówki, oczywiście tej wspaniałej siatkówki w telewizji. No i takiego typowego meczu otwarcia nie zrobiliśmy. Potraktujemy pierwszy mecz w Kędzierzynie jako taki mecz, jako rozpoczęcie sezonu w Kędzierzynie. Mam nadzieję, że nasi kibice przyjdą w komplecie, a zaskoczenie na pewno, jakaś niespodzianka będzie. I tak zostawimy. Proszę Państwa, czyli mamy uchylone lekko drzwi, ale co będzie, to zapraszamy oczywiście 15 na halę. Chciałbym jeszcze wrócić do nowych zawodników, bo ich kilku jest. Są to obcokrajowcy. Czy to celowe jest, powiedzmy, że to jest kolejny Holender, już trzeci u nas, by w jakiś sposób pozostali czuli się lepiej i tworzyli taką paczkę holenderską, Sebastian? Znaczy, należy zacząć od tego, że to była wymuszona zmiana, wymuszony kontrakt, którego nie planowaliśmy przed sezonem. To, że akurat padło na Kaja, w tym momencie na rynku ciężko znaleźć pełnowartościowych zawodników, którzy przyszliby i podnieśli poziom sportowy, bo znaleźć zawodnika
poniżej poziomu sportowego, który prezentuje zespół, jest łatwo. Natomiast my chcieliśmy podnieść ten poziom sportowy i mieć zapewnionego zawodnika, który będzie grał, który ma doświadczenie, który ma swoimi umiejętnościami może pomóc. To, że akurat padło na Holendra, to jest przypadek. To nie jest tak, że my zdecydowaliśmy po narodowości, po języku, w jakim się porozumiewa. Było kilka jeszcze innych opcji, ale to były opcje albo, które nie byliśmy w stanie którym nie potrafiliśmy my sprostać finansowo na przykład, lub którzy nie zadowalali nas poziomem sportowym. Więc Kai padło na niego, przyjechał, sprawdził się, pokazał się na turnieju Ambroziaka, zaprezentował się pozytywnie, nie trenując praktycznie zespołowo. Także miejmy nadzieję, że będziemy mieli z niego pożytek. I zwracam to, bo takie trochę pytanie z haczykiem. Limit obcokrajowców plus lidze jest taki, a nie inny. I to, o czym wróbelki ćwierkają, czy to w jakiś sposób nie skomplikuje potem sytuacji w dalszej części rozgrywek? Jakaś kontuzja, a my będziemy mieli obcokrajowców i będzie problem? Nie, potem mamy również młodą ligę, zaplecze młodej ligi, żeby ewentualnie odpukać jakakolwiek kontuzja się znalazła, żebyśmy mieli odejście. Natomiast limit obcokrajowców w tym momencie nie jest przekroczony. Mamy tak poukładany zespół, że jeżeli wszyscy będą sprawni, zdrowi, to spokojnie sobie damy radę. Pani prezes, Zaksa to znakomita marka, nie tylko promująca Kędzierzyn Koźle, ale biorąc pod uwagę wszelkie dyscypliny sportowe, chyba jedyna marka eksportowa również i całego regionu. Czy jest pani w stanie na bazie minionego sezonu przybliżyć trochę kibicom, trochę takich informacji, które świadczą, że tak naprawdę siatkówka, nie to, że Polacy akurat zdobyli Mistrzostwo Świata, przynajmniej w Kędzierzynie Koźlu, na Opolszczyźnie, jest bardzo modna i podać powody. Tylko powiem, jak oglądałam Mistrzostwa Świata razem z kibicami, w strefie kibiców w Kędzierzynie Koźle, to bardzo było mi przyjemnie, jak komentatorzy mówili, o, zawodnik Zaksy Kędzierzyn Koźle. Nawet przy Brazylii powiedzieli, że Felipe Fonteles był zawodnik Zaksy Kędzierzyn Koźle. Czyli ta Zaksa się przewijała nawet w Mistrzostwach Świata. No to nie tylko Fonteles, bo tam i też Rozje. Często się słyszało, że to nasi byli zawodnicy. To było bardzo przyjemne. Uważam, że wszyscy mieszkańcy naszego miasta naprawdę też poczuli to samo, że jednak mówi się na takiej imprezie, kiedy cały świat nas ogląda, mówi się też o naszej drużynie z Kędzierzyna Koźla. Ja wiele mam takich sygnałów, że ktoś mi mówi, że byłem nad morzem. I wiesz co, jak powiedziałem, że z Kędzierzyna Koźla jestem, to zapowiedzieli, tam macie Zaksę. Znaczy, uważam, że to, co założyliśmy sobie 2 lata temu, żeby tą promocję marki zrobić, to zrobiliśmy bardzo, bardzo dobre zadanie wykonaliśmy. No i dalej robimy promocję marki. To, że chłopaki chodzą właśnie do różnych i na strefę kibica. Przecież byliśmy na strefie kibica. Zawsze co mecz Polaków to było kilku zawodników Zaksy. To było albo trenerzy byli, ja też byłam. Staraliśmy się jak najbardziej do naszych kibiców podejść, żeby mogli też z nami zrobić sobie zdjęcia. Znaczy z nami, bardziej z chłopakami niż tutaj ze mną, zrobić sobie zdjęcia. I to jest też takie otwarcie, a o tym się mówi, bo zawodnicy nie grają tylko i wyłącznie, że jest cel sportowy. Oni grają dla swoich fanów, oczywiście dla sponsorów, promując markę zarówno sponsorów, jak i samą markę Zaksy. Pięknie, że pani wspomniała o sponsorach i teraz zapytam, czy główny sponsor i pozostali, a propos tego, co może się pojawić w nowym sezonie, czy powiedzmy sam zespół ma świeże sponsorskie już banery na płycie, czy jeszcze nie? I jak to będzie w tym sezonie? Bo bardzo często w wielu zespołach mówi się o apetytach, o planach, ale często na wiele rzeczy brakuje pieniędzy. Czy w Zaksie będą tego typu problemy? Mamy to szczęście, że nasi wszyscy sponsorzy, no ja powiem partnerzy, bo to nie jest taka umowa czysto sponsorska, to jest to partnerskie podejście zarówno do klubu, jak i klubu do danej firmy. Zadeklarowali takie same kwoty jak w poprzednim sezonie, a nadal szukamy nowych sponsorów. Nowi sponsorzy też się pojawiają na naszej stronie, także jakoś udało nam się uzyskać jeszcze nowych sponsorów, a nie tracąc żadnego. Jakbym pożyczył teraz w imieniu telewidzów Mistrzostwa Polski, to będziecie dziękować, żeby nie zapraszać. Nie dziękujemy. Nie zapraszamy. Nie zapraszamy. A ja z kolei bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Sabina Nowosielska, prezes Zaksy i zespół trenerski, Michał Hadała i Sebastian Świderski byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Marek Wojciechowski, kłaniam się.